Katedra Humanistyki Cyfrowej i Metodologii Historii UMCS, Centrum Badawczo-Rozwojowe E-Humanistyka UMCS, Wydział Historii i Archeologii UMCS, Towarzystwo Historiograficzne, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN zapraszają na dyskusję, czy historia potrzebuje teorii, wokół wprowadzenia do metodologii historii pod naukową redakcją Ewy Domańskiej i Jana Pomorskiego, PWN Warszawa 2022. Ze wstępu. Strona 9. Wprowadzenie do metodologii historii jest pierwszym od lat na polskim rynku wydawniczym podręcznikiem akademickim adresowanym do studentów historii i pokrewnych kierunków studiów humanistycznych, którzy zainteresowani są problematyką teorii i metodologii historii oraz nowymi tendencjami w badaniach historycznych i sposobami ich uprawiania. Zadaniem podręcznika jest przystępne zaprezentowanie wybranych zagadnień związanych z metodologicznymi aspektami wiedzy historycznej. Ma on przede wszystkim pokazać w praktyce, jak ważną rolę odgrywa refleksja metodologiczna w rozumieniu historii jako dziedziny wiedzy i w realizowaniu jej społecznych funkcji oraz jak nieodzowna jest pomoc metodologii w zapewnieniu historii statusu wiedzy naukowej, prowadzeniu profesjonalnych badań oraz pisaniu logicznie skonstruowanych i krytycznych tekstów akademickich. W trakcie debaty spróbujemy zastanowić się nad tym, jak współcześnie rozumieć i praktykować historię. Czym jest metodologia historii i co jest jej przedmiotem badania? Czy istnieje jedna metodologia historii, czy może jest ich wiele? Czy można uprawiać naukę historyczną bez naukowej metodologii? Po co historykom metodologia? Dlaczego metodologia jest niezbędna w naukowej refleksji i pracy badawczej historyka? W dyskusji udział biorą profesor Ewa Domańska, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, profesor Jan Pomorski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, profesor Barbara Klich-Kluczewska, Uniwersytet Jagielloński, profesor Hubert Łaszkiewicz, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie ze swojej strony także. Ja chciałabym zacząć tę naszą rozmowę od takiej deklaracji poniekąd, trochę o charakterze afirmatywnym, to znaczy ja jestem historyczką praktykującą, tak zwaną, to znaczy nie zajmuję się ściśle teorią czy metodologią, ale po prostu pewnymi obszarami przeszłości, ale jestem pasjonatką teorii i metodologii historii. Więc to myślę, że to tutaj jest istotne, to znaczy to, że namysł nad metodą i nad teorią jest kluczowy, to też będzie determinowało poniekąd moje pytania czy nasze pytania i moje w tym pytania do Państwa. Czyli moja perspektywa jest taka, że metoda i teoria to jest ten moment, czy namysł nad metodą, wyborem metody, pewnego obszaru teorii, w którym się poruszam, to jest jeden z najbardziej kluczowych, ale też takich najsympatyczniejszych momentów badawczych, w tym procesie badawczym, które jako historyczka przeprowadzam. To wynika przede wszystkim z tego, że po pierwsze ja dzięki temu jestem w stanie w ogóle brać pod uwagę to, że jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie badawcze, które sobie stawiam. Ale też po drugie, i to jest równie istotne i dla mnie to w tym jakby leży istota metodologii, to znaczy sprawia, że ja mam poczucie, że jestem częścią pewnej wspólnoty historiograficznej i niekoniecznie polskiej, ale też być może światowej przede wszystkim. I wreszcie, i co jest też szczególnie dla mnie istotne, to znaczy taka metodologiczna wrażliwość, jaka wydaje mi się jest jakoś częścią tej mojej wrażliwości historycznej, ona też jakby wymaga ode mnie, czy uczula na pewną konieczność autorefleksji i wprowadza, o czym się chyba nie pamięta często, jeśli chodzi o metodologię, pewien taki ludzki wymiar w ogóle historii i historiografii, to znaczy konieczność namysłu nad samym sobą, skąd jestem, kim jestem, dokąd zmierzam, w związku z tym to mnie gdzieś sytuuje w historiografii. I w związku z tym również, też myśląc o podręczniku, który jest ogromnie ważnym wydarzeniem moim zdaniem na naszym rynku historiograficznym, ale nie tylko, pewnie też humanistycznym, chciałabym zapytać, gdzie w takim razie Państwo jako redaktorzy, myśląc o podręczniku, sytuowaliby centrum tego historiograficznego świata? To znaczy, czy i z jakich założeń wynikały wybory pewne, przede wszystkim jeśli chodzi o subdyscypliny, które się ostatecznie w podręczniku jako takie przykłady, mięsiste przykłady uprawiania historiografii znalazły. To jest, ja przypomnę tutaj, historia wizualna, historia publiczna, na przykład historia cyfrowa czy dydaktyka historii, a nie znalazły się inne, również mi bardzo bliskie. Więc z czego to wynika? Czy to coś mówi nam o metodologii polskiej, czy może bardziej nam mówi o historiografii polskiej w takim razie? I czy w takim razie z tej perspektywy również ten podręcznik jest takim przewodnikiem, jak mapującym poniekąd polską historiografię? Chcesz zacząć? Nie, proszę bardzo. Dzięki. Bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono faktycznie jest takie również wymagające pogłębionej refleksji nad tym, co zrobiliśmy. Mamy świadomość tego, że ten projekt jest projektem, który z jednej strony nas ciągle jeszcze fascynuje po bardzo intensywnym okresie czasu. Pamiętajmy, że od pomysłu, który pani profesor Domańska rzuciła, do ukazania się podręcznika minął rok i, jak policzyłem, 2 tygodnie. To jest dzieło wyjątkowe, prawda? W związku z tym ja nie znam drugiego takiego dzieła, które w tak krótkim okresie powstało, a dodajmy, że nie jest to składanka, jest to praca zespołowa, a nie zbiorowa, że tylko wydawniczo złożyły się na to rozdziały napisane przez poszczególne osoby, a tych osób jest 23 autorów. I tych 23 autorów musiało ze sobą wymieniać się cały czas myślami. W jakimś sensie myśmy starali się z Ewą czuwać nad tym procesem, mając świadomość równocześnie konieczności pewnych kompromisów. Dla nas docelowo ten podręcznik nie jest rzeczą skończoną, jest dziełem otwartym w sensie Umberto Eco. Kompromis wynikał również z tego, że wydawca PWN narzucał określone ograniczenia, również objętościowe, ale także ograniczenia wynikające jakby z sytuacji typowej, czyli komercyjnej, że trzeba było pewne rzeczy ciąć. I tak na przykład rozdział poświęcony historii wizualnej, tej wizualności jest prawie pozbawiony. Nie ma tam usieciowienia, które jest w wersji, którą my zakładamy, bo ten podręcznik powstał w określonym kręgu, w ramach komisji, która najpierw pracowała nad tym, jakie jest miejsce przedmiotów teoretycznych w studium historii. Próbowaliśmy ująć to w pewien zasób takich wymogów i udało się te wymogi wypracować. A potem zapytano nas, no to spróbujcie jakby pokazać, jak to w praktyce jest. Ja uważałem, że to jest pomysł szalony, no ale ponieważ jest to szalone, to interesujące równocześnie. I mając tak olbrzymie doświadczenie, jakie ma profesor Domańska w redagowaniu i czuwaniu nad takimi pracami zespołowymi, to mogło się udać. No i faktycznie się udało. Wracam teraz do tych najważniejszych wątków, które w Pani pytaniu się pojawiły. Gdzie leży centrum, tak, tej historiograficznego świata i czy Polska jakby gdzie się mieści i jak podręcznik jakby próbuje mapować to równocześnie. Powiem tak, że nie mogę w tym momencie nie wprowadzić pewnej też perspektywy wynikającej z tego, że ostatnie 5 lat spędziłem nad ewaluacją dyscypliny historia w Polsce na tle międzynarodowym równocześnie. Więc jedyną miłą chwilą i przerywnikiem to była praca właśnie nad tym podręcznikiem, bo ten ostatni rok to był horror związany z ewaluacją. Ale mogę powiedzieć, że jest coś takiego jak Scimago Country Rank, który bada poszczególne dyscypliny na mapie świata. Dla każdej dyscypliny, w tym dla historii, jest to robione w oparciu o analizy, publikacji, budowane indeksy wewnętrzne i jest to w miarę sensownie prowadzone od lat 28. Gdy weźmiemy wyniki z ostatniej dekady, to na pierwszym miejscu są oczywiście Amerykanie, na drugim Brytyjczycy, na trzecim Rosjanie. Europa wypada w ogóle bardzo dobrze, bo miejsca kolejne zajmują Hiszpania, Niemcy, Włochy i Francja. Potem dopiero mamy Australię, Kanadę, a na 10. miejscu pojawia się Brazylia. Chiny są 11, Indie 21, gdzie Ewa niedługo będzie miała okazję prezentować europejską historiografię. Polska bardzo mocno awansowała. Za ostatnią w 2016 roku Polska była na 26. W roku 2021 awansowała na 14. miejsce i to jest największy sukces całej humanistyki polskiej. Najszybciej awansowała. Mówię o rankingu światowym, gdzie pod uwagę bierze się indeksy Hirscha, wszystkie bardzo złożone rzeczy. Nie ma nic to wspólnego z naszą listą czasopis i z tego typu rzeczami, prawda? Więc to pokazuje pewną pozycję Polski zupełnie dobrą. Gdy bierzemy, bo zwyczajowo również bierze się i porównuje z ostatnią dekadę. Więc w ostatniej, gdy bierzemy całą dekadę pod uwagę, to Polska jest na 20. miejscu. To nie jest złe miejsce. Więc w jakimś sensie musimy brać również to pod uwagę, gdy myślimy o pozycji międzynarodowej polskiej historii. I jak Pani mnie pyta o wskaźnik, to na przykład powiem tak, że Amerykanie umieszczyli za rok 2021, to znaczy ich poziom to jest 5480, to pierwsza pozycja. Polska ma 588. Indeks Hirscha 33 Polska, a w Ameryce 220. Więc to jest skala, prawda? Bo też jakieś odniesienie. Dobra. Pomijam elementy ilościowe, bo pytanie jest ciekawsze w moim przekonaniu, dlatego że ono pyta równocześnie o trendy. Bo jeśli my patrzymy na historiografię, to analizujemy trendy. Znaczy, wybitnie robi to pani profesor, pokazując od lat rozmaite właśnie zwroty, które zachodzą w tej światowej historiografii, pokazując nam pewne inspiracje, które powinny być obszarem badania. I teraz tak, my do podręcznika wybraliśmy ograniczony zasób, oczywiście tych subdyscyplin historycznych, których mamy bardzo wiele i są niektóre świetne, prawda? Wybraliśmy te, ja powiem, z mojego punktu widzenia, to był wybór interesowny w tym sensie, że on pokazuje również z perspektywy studentów przyszłość ich zawodu. Bo większość historyków trafi do historii publicznej, cyfrowej, do historii wizualnej, bądź musi mieć pewną orientację w zakresie nowoczesnej dydaktyki historii. Bo to są zawody, w których wy będziecie pracowali. Tak się zmienia z perspektywy oczywiście patrzenia na samą naukę historyczną i na dyscypliny, które są, to oczywiście nie ma tam historii gospodarczej, nie ma antropologii historycznej, nie ma demografii. Moglibyśmy wymieniać wiele rzeczy, które powinny być. Ja zakładam, że jeśli to jest podręcznik otwarty i on raczej będzie pełnił funkcję portalu, to tam się znajdą te wszystkie rzeczy, bo zapraszamy do współpracy. My nie traktujemy tego jako dzieło skończone. Długo mówię, ale na początek wydaje mi się, że warto osadzić również dyskusję nad tym podręcznikiem, na tej scenie, na jakiej przyszło nam funkcjonować. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałam też przede wszystkim bardzo podziękować za zaproszenie Państwu. Muszę powiedzieć, że moje początki kariery jako badaczki teorii historii i historiografii wiążą się z Lublinem, ponieważ przyjechałam tu swojego czasu, chyba w roku 90 na miesięczny staż. Niezapomniany staż. Tak, niezapomniany staż, ponieważ chciałam Państwu powiedzieć, że wtedy tylko Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego miała numery czasopisma History and Theory, która jest oczywiście do dzisiejszego dnia podstawową lekturą każdego badacza zajmującego się tymi dziedzinami. Także zawsze z wielką przyjemnością tutaj wracam. Ja bym chciała może zacząć z innego punktu widzenia. Pani profesor zadała to pytanie, gdzie iść do Centrum Historiograficzne. Chciałabym opowiedzieć Państwu taką krótką anegdotę. Otóż na jednym z spotkań, takich bardziej bym powiedziała prywatnych, znany przedstawiciel któregoś już pokolenia szkoły Annales, François Hartog, znany Państwu pewnie z książki Reżimy historyczności, to jest naprawdę bardzo ważna lektura, którą Państwu bardzo polecam, ze swoiście francuskim akcentem powiedział po angielsku: The future of history is not in France. Widziałam wtedy, że wszyscy przyjęli to niezwykle poważnie i wiedzieli, że jeżeli mówi to analista, to wie, co mówi, tak? A zatem faktycznie jest tak, że jeżeli chodzi o te tendencje ogólnoświatowe, Europa faktycznie, tak jak mówi Dipesh Chakrabarty, zostaje sprowincjonalizowana. I w tym momencie pojawia się sytuacja taka, że oczywiście musimy pamiętać, że Europa nie jest jedna, że mamy Europę z tradycjami imperialnymi i to ta Europa jest sprowincjonalizowana, natomiast mamy swoją Europę środkowo-wschodnią i to jest dla nas bardzo duża szansa, dlatego że pojawiają się inne regiony, które bardzo, bardzo dynamicznie włączają się w debaty historiograficzne, takie jak Ameryka Łacińska, jak Kanada, jak Australia i Nowa Zelandia, i to stanowi bardzo, bardzo istotną przeciwwagę dla tych badań, które były prowadzone, rodzaju tych badań, metod, podejść, które były forowane w Europie Zachodniej, i to przynosi diametralne zmiany. Więc to taka pierwsza uwaga. I teraz można się zastanowić, jak tutaj plasuje się nasza historiografia, o czym pan profesor mówił, ale nam chodzi jednak o tą książkę, o metodologię, jak metodologia się plasuje. Więc proszę Państwa, ja myślę, że tak. Przede wszystkim warto pamiętać, że taki przedmiot jak metodologia historii w istocie, jeżeli chodzi o historię uprawianą w Stanach Zjednoczonych czy w Anglii, nie ma takiego osobnego przedmiotu. Tak? Przedmiot metodologia historii jest moim zdaniem specyfiką Europy Środkowo-Wschodniej, związanym z forowaniem materializmu historycznego jako specyficznego podejścia do badań historycznych, teorii, metody po II wojnie światowej. Dlatego też, jak obserwujecie Państwo historiografię czeską, słowacką, rosyjską, ukraińską, to tam te pojęcie metodologia historii jest bardzo jakby zakorzenione i ono funkcjonuje. Ale jeżeli już na przykład w Stanach ja mówię coś o metodologii historii, to mi się pytają, co to jest. Tak? Bo dla nich u nich funkcjonuje określenie historical theory, historical research, ale nie metodologia historii. Methods of historical research to jest coś innego dla nich. Tak? I tu oczywiście tradycja badań pana profesora Topolskiego już od lat 60. no niezwykle przyczyniła się do zakorzenienia myślenia o metodologii historii w kategoriach takich, jak zarzucano panu profesorowi zawsze, że tak się wyrażę, totalitarnych. To znaczy, pan profesor miał skłonności wmontowywania do rozważań na temat metodologii historii i teorii historii i historiografii, co niektórzy, jak profesor Maternicki i Grabski, w recenzjach mu wypominali. Tak? A więc musimy pamiętać, że to, co my rozumiemy tak naszą tradycją jako metodologia historii, jest specyficzne dla naszego regionu, a także dla Polski i dla tradycji badań, szczególnie Jerzego Topolskiego. I teraz co się dzieje? Oczywiście podręcznik pana profesora to jest koniec lat 60. Mija kilkadziesiąt lat, a my tu nie mamy, powiedzmy, podręcznika dla studentów. Wszystko dookoła już się zmienia. Ten podręcznik oczywiście ma swoje nadal niezwykle aktualne momenty. Na przykład rozdział dotyczący paradoksu prawdy historycznej, dotyczący faktu historycznego, dotyczący narracji historycznej, czy też wartościowania historii. To są takie elementy, które nadal są aktualne i można je nadal jakby włączać w dyskusje, które dzisiaj nas zajmują. Natomiast brakowało takich aktualności. Uaktualnienie tych naszych rozważań metodologicznych stało u podstawy zbudowanie tego podręcznika. I tutaj też chciałam państwu powiedzieć, że na początku myśmy mieli bardziej skromne plany. Mówiliśmy, zrobimy book sprinta. Nie wiem, czy państwo wiecie, co to jest book sprint? No, budujemy sobie Google Drive, prawda, foldery, każdy sobie umieszcza jakiś tam rozdział i potem budujemy z tego jakąś całość. Book sprint to jest taki sposób szybkiego pisania książki wspólnej. No więc powiedzieliśmy sobie, no 240 stron, że to będzie w ogóle online, ale proszę państwa, jak zaczęliśmy o tym myśleć, a ważne jest, żebyśmy pamiętali, że najpierw komisja przez wiele miesięcy konsultowała rekomendacje dotyczące treści kształcenia i efektów kształcenia dla przedmiotów teoretycznych na kierunku historia na pierwszym i drugim stopniu, a więc to były wielomiesięczne konsultacje. To potem się okazało, że wypracowane tematy się troszeczkę wobec tych, które jak się okazało chcielibyśmy umieścić, się rozwinęły. No i z książki, która miała mieć 240 stron, powstała książka, która ma prawie 600 stron. I też warto pamiętać o tym, a propos dlaczego są takie rozdziały, a nie inne, że jest to książka ekspercka. To znaczy, opracowała ją Komisja Teorii Historii, Historiografii oraz Metodologii Historii własnymi siłami, to znaczy głównie koncentrowaliśmy się na autorach, którzy są członkami komisji, jest ich 10, którzy dobierali sobie współautorów albo dopraszaliśmy osoby, na zasadzie, tak jak powiedziałam, eksperctwa. To znaczy dbaliśmy o to, żeby rozdziały pisały osoby, które faktycznie się zajmują danymi subdyscyplinami badań, czy pracują nad danymi tematami, które też dydaktycznie, w sposób aktywny wykładają te problemy. Tak? A więc na przykład historię publiczną, rozdział napisała pani profesor Marta Kurkowska-Budzan razem z panią profesor Wojdon, rozdział historii wizualnej, pan profesor Witek, rozdział o historii cyfrowej, pan profesor Werner razem z panem profesorem Witkiem, a więc to są osoby, które faktycznie od lat siedzą w tych dziedzinach. I oczywiście, proszę państwa, tak jak pan profesor powiedział, to są te dyscypliny, gdzie my wiemy, że one są takie przyszłościowe, tak, że w nie warto inwestować, co nie znaczy, że te dziedziny, które ja bym też chciała widzieć, typu historia antropologiczna, czy historia kobiet, czy historia gender, historia lokalna, to jest bardzo interesująca, historia środowiskowa, historia zwierząt, no moglibyśmy dodawać, historia wojskowa, to by było ciekawe, żeby to ująć. To naprawdę było bardzo ważne, ale pamiętajmy, że tak jak pan profesor mówił, Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pączkował, to znaczy, że to jest tylko taka matryca, a być może wrócimy do tego pomysłu, żeby to był właśnie taki book sprint, że on będzie dostępny. Wolę określenie książka postgutenbergowska, bo ona jest powiedzmy niż book sprint, ale tak. Ja chcę dodać jeszcze jedną rzecz do tego. Ale ja jeszcze nie skończyłam, przepraszam. Dobrze, ja chciałam powiedzieć tylko, żebyś powiedziała, że to jest również wielopokoleniowe. Tak, to jest niezwykle ważne. Właśnie chciałam o tym powiedzieć, więc chciałabym, żebyście Państwo też zwrócili uwagę na to, że jednak my bardzo myślimy intensywnie jako komisja i pan profesor jako przewodnicząca, żeby była ta wymiana generacji i żeby włączać w nasze działania jak najbardziej intensywnie młodych badaczy. A zatem współautorami tego podręcznika są młodzi badacze po doktoracie, tuż niektórzy. Współredaktorami, redaktorami pomocniczymi są również młodzi doktorzy, tak? Pani profesor Aleksandra Kuligowska oraz specjalistka od źródeł zresztą i pan profesor Piotr Kowalewski-Jaromi z Uniwersytetu Śląskiego, który zajmuje się filozofią analityczną historii, tak? A więc to też było niezwykle dla nas ważne, żeby tych młodych ludzi jakby włączyć do tworzenia tego podręcznika. No i tak jak powiedziałam, wydaje się, że takim najważniejszym aspektem tego wyboru, to tak jak pan profesor powiedział, było to, że uznaliśmy, że to są te najbardziej dynamicznie rozwijające się dyscypliny, które wymagają wprowadzenia też nowych metod i sposobu myślenia o historii, bo w przypadku historii kobiet, historii na przykład gospodarczej, no to te metody oczywiście też w jakiś sposób się rozwijają, ale nie tak agresywnie jak te metody, które wchodzą w historię cyfrową, w historię wizualną czy w historię publiczną, no bo tam właściwie w ogóle nie ma metod jako takich, tak? Więc to są te takie, powiedzmy, podejścia badawcze, więc to są takie dziedziny, które stawiają przed historykami duże wyzwanie. W Polsce czy na świecie? I w Polsce, i na świecie, tak, zdecydowanie, tak, bo to wymaga kompletnego jakby przewartościowania w ogóle fundamentów myślenia historycznego, na przykład takiego myślenia w kategoriach epistemicznego, przywileju tworzenia wiedzy tylko i wyłącznie przez człowieka. Tu wchodzi sztuczna inteligencja, tu wchodzą, jeżeli chodzi o historię zwierząt, tu wchodzą na przykład kwestie porozumiewania się ze zwierzętami dzięki językowi migowemu, więc to jest po prostu, to są rzeczy, które wprowadzają niezwykłe turbulencje, że tak powiem, w myśleniu historyków dotyczące właśnie konieczności przemyślenia, czym są metody badań i właściwie kto jest twórcą wiedzy historycznej, jeżeli nie tylko człowiek, i jak może następować weryfikacja tej wiedzy. To dziękuję bardzo. To jeszcze jedno zdanie, bo ważne jest to, żebyśmy mieli świadomość, jak zmieniają się w ogóle źródła wraz z przesuwaniem się w czasie. Dzisiaj podstawą to jest operowanie historical big data, ogromne ilości masowych źródeł. Wśród tych źródeł są również źródła audiowizualne. One wymagają zupełnie innych metod, zupełnie innych umiejętności i my pokazujemy te trendy, bo świat przeniósł się, zaczęliśmy tworzyć od jakiegoś czasu Matrix. Tam wszystko istnieje i przyszli historycy, to dla nich będzie podstawowe źródło. I teraz jakie metody, w jaki sposób pracować z tymi źródłami? To jest to pokolenie, dla których to będzie oczywistością. Na świecie to się dzieje. Ogromnie w tej chwili te działy się rozwijają. Historia staje się podstawą przemysłu kreatywnego. To, co wy opanujecie, staje się również ogromnym elementem zasobu intelektualnego i możliwościami zawodowymi. Więc pokazujemy te trendy. Tu nie chodzi o to, że my oddajemy w tym momencie stan nauki historycznej i tego, co robią historycy w Polsce. Bo oczywiście, gdybyśmy to przyjęli za punkt wyjścia, musielibyśmy pokazać historię kobiet, historię gospodarczą, historię miast, wojskowości, wszystkie inne, które jest 30-40, każda z nich ma swoją również specyfikę metodologiczną. Ewa oczywiście słusznie powiedziała, że nazwa metodologia jest przyjęta w naszej części Europy. Ale to nie chodzi o nazwę, tylko chodzi o to, że każdy metodolog ma swoją, każdy historyk, każdy badacz ma swoją stosowaną metodologię. I teraz w każdym z paradygmatów, w każdym kierunku ta metodologia jest różna. Jest różna, bo gromadzi doświadczenie badawcze. To nie znaczy, że metodologii się nie uprawia. W Niemczech mamy ogromne badania nad doświadczeniem metodologicznym poszczególnych paradygmatów. Gromadzi się i pokazuje. W Stanach podobnie, ale nie pod nazwą, prawda, tą, którą my operujemy tutaj, w tej naszej części. Myśmy też się zastanawiali, czy to powinien być podręcznik teorii, podręcznik metodologii, podręcznik historii historiografii, ale właśnie uważamy, że jeśli pani profesor zadała pytanie o wartość polskiej szkoły uprawiania, to Ewa właśnie to znakomicie pokazała, bo my sięgamy do tej tradycji Topolskiego, który przekraczał te bariery. Uważał, że oczywiście nie ma sensu, żeby to dzielić, bo najważniejsze jest to, żeby uprawiać metodologię empiryczną, w tym sensie, że my badamy, co robią historycy. Ok? Już więcej nic. Tak, proszę Państwa, jak Państwo widzą, zgromadzenie wielkiego zespołu, zdyscyplinowanie, napisanie i wydanie to wielka sztuka przy takiej ogromnej woli narracji. Także podziwiamy Was naprawdę i to jest sukces. Moje pytania będą trochę z niższego poziomu. Trochę z niższego poziomu. Najpierw do pani profesor Ewy Domańskiej. Pierwsze to jest w podręczniku wielokrotnie różni autorzy w różny sposób, bo jednak bardzo się różnią czasami, nazwijmy to ontologicznie, jeżeli chodzi o to, jak traktują byt historyczny, ontologię bytu historycznego, o źródle. Kilka słów o źródle, tym bardziej, że mam wrażenie, że obecna wojna aktualizuje naszą wiedzę na ten temat, że tak, źródła internetowe, prasowe, wizualne nie opowiadają, te, które są dostępne i które w najbliższym czasie będą, nie opowiadają historii żadnej. Są wykreowane, aby stworzyć wrażenie. Te źródła wizualne, które opowiadają, są tak zastrzeżone, że być może nigdy nie będą ujawnione. Więc najpierw o źródle z tym paradoksem, że im bliżej nas, więcej źródeł, trudniej dostępnych. Dla historii politycznej, ale dla innych historii, jak pani profesor sądzi, jak sądzą autorzy. Druga rzecz to jest zwroty historyczne. Używając pewnej kalki z kogoś, kto się zajmował kiedyś historią, a później tworzył historię, pani profesor często mówi o tym, nie tylko wykorzystujcie te, które są, ale twórzcie własne. Kilka słów o tym, bo ta książka Innuce zawiera kilka takich pomysłów. Pani profesor o tym mówiła. I no, myślę, że nie, to jest naprawdę dużo, także bardzo proszę. Ja chciałam Państwu tutaj ujawnić, że pan profesor Hubert Łaszkiewicz był recenzentem książki i tutaj byliśmy bardzo wdzięczni za... Wymagającym recenzentem. Właśnie chciałam powiedzieć, że bardzo byliśmy wdzięczni za życzliwą recenzję, tym bardziej, że zrecenzować taką książkę jest bardzo, bardzo trudno. Tak jak pan profesor powiedział, no faktycznie tutaj problemem jest to, że jednak każdy autor miał swoją jakby wizję uprawienia metodologii, tego co jest ważne. Każdy ma też swoje ego. Także możecie sobie Państwo wyobrazić, że to był pewien pewien wysiłek, ale to, co nam się udało, to w ogóle fakt, że ta książka powstała. To znaczy, że środowisko może, się zintegrować, że może faktycznie... Mimo oporów, prawda? Mimo oporów. Ale odpowiadam na pana profesora pytanie. To znaczy, ja wiem, że niektórzy historycy uważają, że ja mam jakieś takie zbyt niekonwencjonalne czy awangardowe pomysły. Natomiast ja chciałam państwu powiedzieć i przyznać się, że wbrew pozorom ja mam swoje bardzo pieczołowicie pielęgnowane pozytywistyczne atawizmy. Tak to nazywam. I jednym z tych pozytywistycznych atawizmów jest znane wszystkim przekonanie, że historia to jest nauka oparta na źródłach. Ja uważam do tej pory, od tego czasu, że oczywiście historia to jest nauka oparta na źródłach, jakkolwiek w tej chwili bym się zastanawiała, czy używać słowa nauka, czy może bardziej szeroko wiedza, prawda, bo w tej chwili wchodząc na przykład w historię publiczną, czy w historię indygeniczną, to jednak nie mówimy tylko o nauce jako o specyficznym sposobie tworzenia, przedstawiania i przekazywania wiedzy, tak? A więc zastanawiałabym się nad tym, ale niemniej chciałam zadeklarować, że te źródła są dla historii oczywiście absolutnie podstawowe. Też chciałam zadeklarować ten mój atawizm pozytywistyczny w przekonaniu doskonale Państwu znanym i chyba podzielanym przez wszystkich historyków, że wszystko może być źródłem. Prawda? To jest fenomen, który nas bardzo cieszy. Problem jest tylko właśnie taki, żeby mieć odpowiednie ramy interpretacyjne, świadomość historyczną, metodologiczną, żeby zadać odpowiednie pytania badawcze. I to jest chyba najtrudniejszy element pracy, prawda? Oprócz tych dobrania metod, to zadać faktycznie innowacyjne pytania badawcze. Źródłom, które czasami były interpretowane 10 razy tam i z powrotem, jest... Żeby tylko 10. Tak, oczywiście niektóre znacznie... Mówią mediewiści. Znacznie częściej były interpretowane. To jest naprawdę duże wyzwanie. Natomiast chciałam powiedzieć jedną rzecz, do której jestem jakby bardzo przywiązana i bardzo mnie cieszy, że ta idea się coraz bardziej jakby rozpowszechnia. To znaczy, idąc śladem socjologów, ja bardzo promuję podział źródeł na źródła zastane i wywołane. I szczególnie interesują mnie te źródła wywołane. To znaczy, w jaki sposób uprawiając swoją dziedzinę badawczą, obojętnie co to jest, czy to jest starożytność, średniowiecze, czy współczesność, możemy pokazać swoje umiejętności i możliwości, żeby dodawać do tej bazy istniejącej źródłowej jakieś źródła przez nas wykonane, przez co oczywiście nie rozumiem żadnej fabrykacji źródeł, ale na przykład robienie wywiadów eksperckich albo robienie zdjęć dokumentacyjnych, tak? A więc ja jako starożytnik rozumiem, że nie mogę przeprowadzić wywiadu ze świadkiem historii, ale mogę na przykład przeprowadzić wywiad ekspercki z kuratorem zbiorów historii starożytnej albo z osobą konserwującą na przykład średniowieczne księgi, w zależności od tego oczywiście czym się zajmuję. Więc przyznam Państwu, że na zajęciach z prowadzenia do historii to jest jeden z takich element taki podstawowy, że ja jakby pokazuję studentom od początku, że oni sami mogą tworzyć źródła. I co jest bardzo dobrze widziane, jako element właśnie taki kreatywny potem przy pracach licencjackich i magisterskich. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że faktycznie te nowe dziedziny badań, czy uprawiane w nowy sposób dziedziny badań historycznych bardzo często wymagają współpracy z przyrodnikami. Myślę o na przykład badaniach klimatu, do których wracamy, do badań prowadzonych, jeżeli chodzi o demografię historyczną, jeżeli chodzi o historię środowiskową, historię zwierząt. No jeżeli chcemy zrobić porządną historię zwierząt, to bez etologii i psychologii transgatunkowej po prostu się nie obejdziemy. Rzecz jasna nie chodzi o to, żebyśmy my zaczęli się tym zajmować, ale musimy mieć też świadomość na przykład tego, że konsultacje naukowe z ekspertami z innych dziedzin też są uznawane za metodę. o czym się często zapomina, tak? I studenci mają duży kłopot, kiedy w pracy magisterskiej czy licencjackiej, doktorskiej też, mają taki element wprowadzenia pod tytułem jakie metody zastosowałem czy zastosowałam i nie wiedzą, tak? I teraz co wiąże się z tymi kwestiami jeszcze, że oczywiście tak jak pan profesor Pomorski powiedział, powstają w ogóle zupełnie nowe źródła w związku z tymi dziedzinami i teraz jest problem jak w ogóle je zdefiniować, na przykład jest problem jak zdefiniować źródło cyfrowe, prawda, jak zdefiniować jakieś źródło odzwierzęce na przykład, ale bo jak możemy mówić o zwierzęciu jako świadku i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że tutaj po pierwsze nam są potrzebne takie otworzenie się na źródła, na myślenie o historii w kategoriach źródeł, które ja określam mianem przyszłościogennych. To znaczy, w tej chwili mamy do czynienia z wieloma zjawiskami, które tworzą w świecie artefakty i zjawiska, których przedtem nie było, na przykład plastiglomeraty. Takiego czegoś w ogóle nie było. I teraz to jest dla nas jakby marker antropocenu, tak? Dla nas to jest źródło historyczne do tego, co się dzieje w tej chwili, tak? Więc na przykład w tej chwili dla mnie takim wyzwaniem jest oprócz tego, jak do tego rozumienia źródła klasycznego dodać, dokładać rozumienie nowych źródeł, które powstają i jakby myśleć o tym źródle w kategoriach takich przyszłościowych, że wiadomo, toczą się dyskusje, wiemy, że źródło to jest metafora, prawda? Metafora dość w tej chwili nieszczęśliwa, bo my wiemy, że ta metafora sugeruje, że jak mamy źródło, to mamy jakieś takie ujęcie ugenezy, świeża woda, właśnie źródlana, przeźroczysta. Tutaj jak mamy źródło, to dojdziemy tej genezy. Albo jak ci chłopcy przyjdą, to zaburzona, zatruta. No, tak? A więc proszę Państwa, ja się zastanawiam, czy ta kategoria źródła, zwracam uwagę, że w niektórych historiografiach nie używa się słowa source, tylko na przykład Anglicy używają słowa evidence, co jest związane ze źródłami prawnymi tego myślenia, tak? Natomiast, i tu jeszcze chwilkę, tylko dokończę, że bardzo lubię to słowo dowód, ale nie w polskim języku, bo to sugeruje prawo i kryminalistykę. Natomiast lubię znaczenie tego słowa, bo słowo dowód pochodzi od ex videre, czyli to, co jest tutaj, to, co pozostało po przeszłości, czyli mamy to skoncentrowanie się nie na przedstawieniu, na źródle, które przedstawia przeszłość, ale na źródle, które jest śladem po przyszłości. I to wmontowuje jakby zupełnie inne myślenie na temat kategorii i różnicy pomiędzy tą pozostałością po przeszłości, jakim jest źródło, ślad, dowód, ale ja oczywiście nie mówię o tym, że tak nie było dyskusji na ten temat, bo od XIX wieku się toczą dyskusje na ten temat. Jest w podręczniku, natomiast chodzi mi właśnie o to, jak w kontekście tych nowych tendencji teoretycznych, metodologicznych, w humanistyce, nie tylko w historiografii, można by faktycznie dyskutować na temat zasadności używania określenia źródła i w jakim kontekście je używać, a w jakim na przykład mówić czy operować innymi pojęciami. Także podsumowując, myślę, że wyzwaniem jest jakby samo pojęcie źródła w kontekście takim teraźniejszości i przyszłości, również nowe źródła, tak, które powstają i przychodzenie metod związanych z postępem technologicznym, które powodują no, inne sposoby badania źródeł, na przykład za pomocą izotopów, na przykład te wizualizacje 3D, które też oświetlają pieczęcie na przykład średniowieczne. Słyszałam ostatnio jakieś takie ciekawe wystąpienie. A więc to są te nowe technologie badań źródeł, takie też trochę kryminalistyczne, które pokazują też inne elementy tego źródła, które przedtem nie dostrzegaliśmy, bo nie mieliśmy tych narzędzi. Ja jeszcze będę pytał i prosił panią profesor, pana profesora o wypowiedź na temat zwrotów, dlaczego je warto śledzić, no i jak tworzyć własne. Ale mam takie pytanie od obydwojga Państwa, to może nie na teraz, w późniejszym. Gdyby określić pracę historyka analogią, to która z propozycji jest trafniejsza albo ciekawsza dla przyszłości dyscypliny. Czy geolog, czy biolog. Biolog ewolucjonista. Bo to nie jest takie rozłączne. Biolog, powiedzmy, kontaktuje się ze zwierzątkami, które żyją dzisiaj. Jeżeli chce zobaczyć te, które żyły wcześniej, ogląda filmy Jurassic Park. No to też się widzi. Ale geolog pracuje trochę inaczej, jakby mniej z wyobraźnią, bardziej w pocie czoła z młoteczkiem, flisz karpacki ogląda i tam ma kilkaset tysięcy lat, bo się zbocze osunęło. Jak mówię, pytanie takie, bo czasami metafory pomagają, ale... Ale czy nie ma powiedzieć, kim jest historyk teraz dla mnie? Nie, ale czy to są ciekawe metafory, czy to jest zupełnie opaczne, ale jeszcze zwroty. Tak, no ja nie chcę tutaj, jak Państwo wiecie, ja się zajmuję tymi zwrotami, więc nie chcę patować, bo Pan poseł na pewno chce coś powiedzieć, więc ja powiem tak. O zwrotach na pewno nie. Ale na pewno wypowiedzi się na temat źródeł, tak. Więc ja powiem tak, że... Ja te tendencje obserwuję od wielu, wielu lat i im bliżej dnia dzisiejszego, tym one bardziej pączkują. I co jest niepokojące, one znacznie szybciej się pojawiają, znacznie szybciej jakby przestają być obiektem zainteresowania. Jeszcze do niedawna było bardzo duże zainteresowanie na przykład afektami, teorią afektów, było zainteresowanie antropocenem, posthumanizmem, to już po prostu jest przeszłość. To znaczy, to nie znaczy, że badacze się tym nie zajmują, tak? Bo nie chcę, żebyście Państwo mnie źle zrozumieli. Ja tylko mówię, że są takie okresy około tak 10 lat, kiedy faktycznie te dyskusje jakby ogniskują się wokół tych problemów. Da się przewidzieć następny zwrot? Oczywiście. To znaczy na podstawie trajektorii można powiedzieć, że to idzie jakby w dwóch kierunkach, które się w jakiś sposób oczywiście nakładają. Eko i techno oczywiście, tak? Natomiast ja bym chciała tylko Państwu jako młodym adeptom wiedzy historycznej powiedzieć tak, jak Państwo formułujecie z promotorami tytuły prac, uważajcie, co jest w tych tytułach, żeby nie było tego antropocenu albo posthumanizmu, bo zanim napiszecie doktorat, to po prostu już o tym nigdy będzie nikt nie mówił. Więc uważać, tak? Uważać, bo to są pewne ramy interpretacyjne, które w tej chwili są bardzo inspirujące i one będą trwały tak samo jak dyskusje na temat narracji i tak dalej, trwają do dzisiejszego dnia, ale one w pewnym momencie tracą taki swój krytyczny pazur i niestety zanim my to dokładnie przemyślimy, przebadamy, przetrawimy, to ludzie się zaczynają zajmować już czymś innym, co jest oczywiście związane też z wydarzeniami na świecie, prawda? To, że się zajmujemy migracjami, prawda, czy antropocenem, to nie wzięło się znikąd, tylko z pewnych problemów, z którymi się stykamy. Więc mówiąc o zwrotach, ja powiem tak, oczywiście musicie Państwo wiedzieć, co się dzieje we współczesnej historiografii, humanistyce, bo musicie wiedzieć, gdzie ulokować swoje własne badania. Tak, to jest ważne, że możecie Państwo na przykład interesując się historią wojskowości, możecie Państwo napisać historię tam jakiegoś miecza, kogoś tam, a możecie zaglądnąć do na przykład kwestii tego, jak Prusacy mieli specyficzną roślinność, która obrastała forty, bo miała po prostu znaczenie, jak to się nazywa, że kryła te obiekty, tak? Barwy ochronne to znaczy i roślinność. To znaczy, że to maskowało. Dziękuję, tak? Że to było maskujące, a więc warto o tym pomyśleć, ponieważ na przykład forty to jest typowe dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. Tam są nietoperze. I to jest nie tylko kwestia dziedzictwa militarnego, ale także kwestia bioróżnorodności. I to jak razem się to weźmie, to dopiero się robią ciekawe rzeczy z tego. Natomiast ustalenie faktów, no to jest inna rzecz. Także ostrożnie z tymi zwrotami. W tej chwili jest oczywiście moda na błota. Tak? Wszyscy o tym wetlands, błękitna humanistyka, Pińskie błota, Państwu polecam, świetna książka, tak? My też w Polsce mamy świetnych badaczy, ale proszę Państwa, za chwilę będzie coś innego. Przemyt wódki przez Bałtyk, na przykład znakomite opracowanie estońskie. które się ostatnio ukazało. Trzeba też, przede wszystkim pan profesor pytał, czy państwo możecie tworzyć. Ja jestem zwolenniczką historii lokalnej. Historia tworzy się w miejscach, tak? I ta historia lokalna poddaje nam pewne tematy, które można oczywiście, znając pewne tendencje, włączyć do tych dyskusji. Na przykład Marta Tomczok teraz o tej karbohumanistyce pisze, humanistyka węglowa, pochodząc ze Śląska, prawda, interesując się historią lokalną, literaturą lokalną, która była niedoceniana, tak? Kiedyś to był jakiś folklor taki, a w tej chwili jest znowu doceniana, badana jako właśnie element wprowadzania wiedzy lokalnych, które doskonale dawały sobie czasami radę z problemami, tymi, które pokazują się lokalnie, ale są globalnie, lepiej sobie dawała radę niż na poziomie państw czy powiedzmy kontynentów, tak? A więc tutaj ta historia lokalna odżywa, ale oczywiście uprawiać warto ją właśnie znając te tendencje i umiejąc zadać odpowiednie pytania badawcze, z którymi też możemy pisać artykuły, które będą publikowane w czasopismach wysoko punktowane. Czy zdanie albo dwa do tego, co pani profesor Domańska powiedziała? No, jeżeli pani profesor pozwala, to pozwala. Tak, pozwalam jak najbardziej. Bardzo dziękuję. Jako taki hardkorowy metodolog, to ja muszę dodać jedną rzecz, bo wydaje mi się ona ważna. Bardzo dobrze, jeśli historyk zaczyna tworzyć również sam źródła, czyli wywołuje te źródła. Gorzej, gdy traktuje, że dochodzi do prawdy na podstawie tego, że sam stworzył te źródła. I to jest największe niebezpieczeństwo, przed którym ja chcę was przestrzec. Bo niestety bardzo wielu historyków ulega tej presji. Jeśli ja sam wywołałem źródło, no to jest prawda. Czyli myślenie całkowicie naiwno-realistyczne, że jeśli byłem świadkiem czegoś, to znaczy przecież ja wiem. Wielu historyków najnowszych jest właśnie przekonanych o tym, że ono zna prawdę. I ta prawda jest jedna. Więc to jest ogromne nieszczęście i warto, my przed tym przestrzegamy również, wyraźnie to pokazujemy. I jeszcze jedno, wolę pojęcie data jednak niż te wszystkie źródła i tak dalej, dlatego że my pracujemy na danych. Tak naprawdę są to dane i każda nauka pracuje na pewnych danych. To są dane empiryczne, uzyskiwane w laboratoriach, a historyk uzyskuje je pracując z określoną materią, ale pracuje nad danymi. I wtedy mamy inny stosunek do tego. Wolę unikać metafor, bo dane to dane, prawda? I raczej tutaj trudno metaforyzować, bo to jest takie surowe, prawda? No możemy o surowych danych mówić i tak jak mówimy o faktach. Ale big data to też jest metafora. Big data nie jest metaforą, bo jest wyzwaniem ilościowym, po prostu. I my mamy świadomość tego, że nagle informacji przyrasta tak dużo, że musimy znaleźć metodę radzenia sobie z tymi informacjami. Bo historyk starożytny czy mediewista jest zachwycony, jak trafia na nowe źródła, które pozwolą mu te informacje wyciągnąć dzięki dobrze zadanym pytaniom, prawda? Dzisiaj my mamy natłok tego i wszystkie metody weryfikacji twierdzeń, które stosujemy, a nie mając świadomości tego, że jak się operuje wielkimi liczbami, to zupełnie co inny jest wymiar i znaczenie statystyki, którą się wyciąga na tej podstawie. Inna jest próbka reprezentatywna. Nie chcę w to wchodzić. To jest temat rewelacyjny, bardzo interesujący, temat na osobny artykuł, więc... No to teraz zupełnie innej beczki w takim razie. Tak jak tu siedzimy, to się wszyscy zgadzamy, że metodologia jest bardzo ważna i teoria. Tak. I to jest chyba nasze nieszczęście tutaj, ponieważ przydałaby nam się... Ale sala może się nie zgodzić. Może się nie zgodzić, zaraz to bijemy pewnie. Ale jednak chyba możemy się też, tak jak tu siedzimy, zgodzić, że polska historiografia cierpi na niedowartościowanie metodologii. To znaczy, ja się bardzo cieszę, kiedy zadaję moim studentom pytanie o paradygmaty i oni mi tutaj bardzo pięknie zaraz tłumaczą, czym paradygmat jest, no ale właśnie wyszli z wykładu profesora Zamorskiego, więc mamy też szczęście. Ale mam wrażenie, że nie wszyscy mają też szczęście, więc to szczęście, więc też w tym podręczniku się pojawia to pojęcie metodologii praktycznej, co sugeruje trochę, że metodologia jest niepraktyczna generalnie, ale jeżeli jest ta potrzeba, znaczy jest taka potrzeba, żeby metodologia stała się jednym z elementów tej praktyki badawczej każdego historyka w Polsce, to czyli są na to szanse, że dzięki temu podręcznikowi, także dzięki tej koncepcji właśnie tej metodologii praktycznej, z tym sięganiem między innymi do teorii gruntowanej. I czy to może zmienić też nasze myślenie o naszej roli właśnie takiej w tworzeniu historiografii, bo to jest strasznie lękowe i mam wrażenie, że w ogóle jesteśmy tacy zalęknieni, tak? Że te propozycje z polskiej strony rzadko się pojawiają, ale oczywiście można się z tym nie zgodzić zupełnie. Czyli czy metodologia i czy ten podręcznik może być taką zapowiedzią wejścia metodologów do akademii jako takiej części, czy takiego praktycznego wprowadzenia metodologii w historiografii? Znaczy, ja chciałam Państwu powiedzieć coś, to znaczy ważnego dla mnie, widząc to, co się dzieje w Polsce i w ogóle w nauce, widząc sceptycyzm, jakim podchodzimy w tej chwili do nauki, widząc atmosferę antyintelektualną w Polsce i nie tylko, ja powiem tak, że dobra metodologia i teoria historii jest warunkiem utrzymania naukowości historii. Dokładnie. To jest przede wszystkim pierwsza rzecz. Druga rzecz, mimo tego, że ja zawsze za oczywiście panem profesorem Topolskim, który to we mnie wpoił, byłam zainteresowana interdyscyplinarnym czy nawet transdziedzinowym wymiarem historii, to jednak jestem przywiązana do takiego patriotyzmu dyscyplinarnego. To znaczy uważam, że trzeba bronić autonomii historii, a autonomię historia sobie wybroni wtedy, jak historycy udowodnią, że mogą wypracowywać własne koncepcje badawcze. Nadal, tak? Nie tylko oczywiście jakieś podejście, jakieś interpretacje, ale także może nawet własne metody. I tak jak powiedziałam, tutaj mamy dużą szansę, bo jest jakby miejsce na to. I w związku z tym ten projekt metodologii praktycznej, który był zainspirowany książką pani profesor Marty Kurkowskiej-Budzan, która będąc z wykształcenia socjologiem i historykiem wprowadziła tą teorię ugruntowaną w swojej książce habilitacyjnej, ja stwierdziłam jedną rzecz, że mnie na studiach nie tyle, że nikt nie uczył, ale nawet nikt mi nie uświadomił, że ja jako historyk młody mogę stworzyć jakąś własne pojęcie analityczne, jakąś kategorię badawczą, że ja mogę stworzyć jakąś teorie małego zasięgu. Znaczy ja byłam przekonana, że są pewne teorie, które głównie przychodzą z zachodu i to jest coś, co się narzuca powiedzmy na materiał badawczy. Jakie to są pojęcia, no to w zależności od tego, jaką subdyscyplinę badań historycznych się uprawia. I to było bardzo twórcze. Państwo już jesteście zupełnie w innym punkcie. Zupełnie w innym punkcie, dlatego że nasza humanistyka moim zdaniem jest całkowicie sprzężona z humanistyką światową. Mamy dostęp do prawie wszystkiego, tłumaczone są na bieżąco prace, nie ma właściwie w tej chwili, jeżeli chodzi o jakieś tłumaczenie prac, to właściwie czasami na przykład wstęp do książki Chakrabartego, jeszcze się książka nie ukazała, a u nas był wstęp przetłumaczony w tekstach drugich, także właściwie to jest kilka lat, jeżeli w ogóle. Tak? Więc nie ma tej przepaści. I teraz mając pewne umiejętności, wiedząc jak się to robi, można włączyć się w naprawdę bardzo kreatywne budowanie wiedzy historycznej, nie tylko w kontekście powiedzmy interpretacji źródeł, zapełniania pewnych plam badawczych, bo jeszcze coś tam nie zostało przebadane, bo jak Państwo wiecie, jeżeli aplikujecie o grant, to na przykład to, że zapełniacie jakąś lukę badawczą nie jest żadnym argumentem. Tak? Liczy się to, czy zaproponujecie jakąś nową metodę badawczą, jakieś podejście badawcze. Najlepiej, żeby ono było powtarzalną procedurą. To znaczy ja je wypracuję dla swoich badań, a ktoś inny też będzie mógł je wykorzystać. Tak? A zatem ta metodologia praktyczna, korzystając z teorii gruntowanej, stanowi taką luźną adaptację, pokazuje, jak można historyków uczyć budowania kategorii badawczych na potrzeby własnych badań i takich teorii małego zasięgu. Proszę mi wierzyć, jak się wie, jak to robić, to nie jest nic trudnego. Kwestia jest tylko w porządnej analizie źródeł, bo oczywiście źródła są podstawą. Jak to praktycznie wygląda, zapraszam do przeczytania właściwie wszystkich książek moich doktorantów, u których w 100% to się sprawdziło. Te książki są wszystkie już w trakcie publikacji w Rutledge i Brill, które momentalnie weszły do obiegu z kilkoma nagrodami w Polsce, również za granicą. To są prace pani dr Moniki Stobieckiej, Piotra Słodkowskiego, Gabrieli Jarzębowskiej i Jacka Małczyńskiego, który nawet współbuduje nową subdyscyplinę badań historycznych, czyli środowiskową historię Holokaustu. Tak? Także to jest bardzo duże osiągnięcie, jakby osiągnięcie mojej świadomości jako nauczyciela akademickiego wykładającego metodologię, że ja po prostu zmieniłam nachylenie tych zajęć, to znaczy oprócz tej metodologii takiej właśnie, która mówi o problemach metodologicznych, to ja jeszcze uczę tego praktycznego wymiaru, czyli dla mnie na zajęcia z metodologii studenci piszą prace badawcze, w odcinkach, na każde zajęcia mają coś zrobić i w związku z tym na końcu semestru i tak mają 15 stron i są cali zachwyceni. Tak, no bo po prostu to nie jest obciążające. Ja naprawdę preferuję tak zwaną slow science, tak, czyli po prostu krok po kroku na jedne zajęcia proszę sformułować tytuł i abstrakt, na drugie pytania badawcze, na trzecie opis źródła, na czwarte literatura przedmiotu i tak dalej, po dwie strony, po dwie, na końcu mamy i tak 15. Większość z tych tekstów potem zostaje opublikowana po oczywiście dorobieniu, a więc to się sprawdza w praktyce. Ale ja chciałam powiedzieć jedną rzecz, że nie każdy historyk musi mieć ambicje tworzenia teorii czy własnych kategorii teoretycznych i nie każdy ma potrzebę. Nie wszystkie badania tego wymagają. Absolutnie nie, bo to by się z tego zrobiła jakaś kakofonia, jakby każdy coś proponował i każdy z swoją teorią wychodził. Więc tutaj ale już każdy kończąc, musi mieć świadomość metodologiczną. Tak, zdecydowanie się zgadzam, to jest jakby coś innego. Także ja zachęcam, jeżeli widzę, że źródła mają potencjalność i badacz ma wrażliwość teoretyczną, a jeżeli nie, no to nie. White mówi, jak coś by zapamiętana w historii, to rób redakcję źródeł historycznych, najlepiej średniowiecznych. No bo to jest nieprzemijające. Spróbujemy zadać ostatnie pytanie chyba obydwojgu Państwa o odpowiedzialność, a potem oddamy głos sali, która ma już wyobrażenie i o autorach i redaktorach, i wyobrażenie o okładce książki, bo ją widać, ale jeszcze ta chyba odpowiedzialność, bo to pojawiało się, odpowiedzialność wobec dyscypliny, wobec nauki. Ale też to jest szerszy też temat chyba w ogóle etyki i to jest coś, co no, dręczy nas wszystkich. I ja bym chciała zapytać pytania z takiej szczególnej perspektywy, bo znaczy z jednej strony możemy mieć nawet poczucie pewnego nadmiaru dyskusji o tym, czym etyka historyka jest i czym powinniśmy mieć. Mamy już kodeks i wszystko, więc w zasadzie mamy drogowskazy. Więc ja chciałam zapytać o to z perspektywy metodologa, czy i jak metodolodzy reflektują swoją postawę etyczną? Panie profesorze, czy to jest ważne? Ważne. Dla metodologa, czy to jest specyficzna etyka? Ja myślę, że tak. Ważne jest to, żeby mieć świadomość po pierwsze pluralizmu samej historiografii, że nie ma jednej nauki historycznej, jest wiele równolegle funkcjonujących, rywalizujących ze sobą paradygmatów badania historycznego, w których się uprawia. Każdy z nich ma swoją metodologię stosowaną, bo każdy historyk ma jakąś metodologię stosowaną, nawet wtedy, kiedy nie ma świadomości, że mówi prozą. I trzeba mu to uświadomić. Ale chodzi o jakość tej metodologii. I my nie uprawiamy metodologii normatywnej. Nie mówimy, że jedna jest najlepsza, że myśmy posiedli prawdę jakąkolwiek. My mówimy, że jeśli chcesz uprawiać sensownie badania nad przeszłością, to zastanów się, jak konceptualizować po pierwsze przedmiot twojego badania i naucz się rozumieć, na czym polega różnica pomiędzy przedmiotem badania a przedmiotem poznania historycznego. Ja operuję taką metaforą, która wydaje mi się dość sensownie oddawać tą ideę, mianowicie można być historykiem, który przygląda się i rejestruje, jak stojący czy siedzący dwaj osobnicy przesuwają jakieś figury po zakratkowanych polach. Każde posunięcie to jeden fakt. I teraz, ile trzeba wykonać takich obserwacji, żeby zrozumieć, na czym polega gra w szachy? To jest pierwszy poziom. Rozpoznaję i wiem, że ludzie w coś grali, w cudzysłowie, że coś... Wchodząc na wyższy poziom, uświadamiam sobie, mając większą kompetencję, że oto grają obronę sycylijską. Jak mam jeszcze większą, to mówię wariant Alechina, mat w 7. ruchu. I to jest różnica poziomów, na które wznosimy się, reflektując nad przedmiotem poznania. Badamy posunięcia, rejestrujemy wydarzenia, ale przedmiotem poznania jest człowiek działający w przeszłości. On realizuje coś, jest właśnie twórcą dziejów, prawda? Na swoim rozmaitym poziomie, lokalnym, wyższym. Chcemy zrozumieć to. I teraz, jeśli mam tą świadomość, to również wiąże się z tym określona postawa etyczna wobec przeszłości, którą staram się zrozumieć i zrozumieć również sensowność działających ludzi w przeszłości. To nie znaczy, że bardzo często historyk przez to, że zna następstwa, to co zdarzyło się potem, to przez ten pryzmat znajomości tego, co potem, patrzy na tych ludzi działających w przeszłości i mówi, co oni robili w ogóle, prawda? Ten sam historyk, kiedy zachowuje się w współczesności, popełnia jeszcze większe błędy niż oni, bo historia to również wymiar etyczny. I jeśli z kolei mówimy o narracji historycznej, reprezentacji tego, to metodolog podkreśla jeszcze jedną rzecz, że historykowi nie wszystko wolno. Kiedyś Kula napisał taki w rozdziałkach tekst, prawda, mówiący o tym, że historykowi nie wszystko wolno. Że można porównać pracę historyka do celnika, który nie chce przepuścić sfałszowanego towaru. Więc my widzimy, że jeśli coś jest fałszowane, no to reagujemy. I metodologia dodaje nam instrumenty, które pozwalają to rozpoznać, zdekonstruować pewne narracje jako fałszywe. Kiedy próbowałem rekonstruować wiele prac historycznych, to właśnie również czasem po to, żeby zdemaskować założenia, które były założeniami sterującymi. A czy taką strategię pan profesor stosuje też wobec prac metodologów? Jasne, no oczywiście, że tak. Jasne, że tak. Jasne, że tak. Tego ja bym powiedział, również to jest coś takiego, co pojawia się zawsze na etapie recenzji pracy. Znaczy ja miałem to szczęście, że uczyłem się sztuki, że tak powiem, recenzowania od profesora Kmity, który był niesamowity. Pod tym względem. Jerzy Kmita był niesamowity. Każda jego recenzja to było przemyślane, każde zdanie, które się pojawiło. Nasz mistrz bywał z tym różny. Powiedzmy sobie, jak miał dużo czasu, to potrafił zrobić bardzo dobre rzeczy, a jak mu się spieszyło, to te recenzje wyglądały tak, jak wyglądają bardzo często. Sztuka recenzji upadła i to jest wielka słabość. Podobnie jak to, że historycy potrafią się przechwalać, że właśnie oni nie znają żadnej teorii, żadnej metodologii, a dostali profesorami. No kiedyś, prawda, to było niemożliwe. Dzisiaj mamy coś takiego, co ja nazywam chowem wsobnym historyków. W czasach oczywiście dawnych to nie była słabość, bo Na studium historii była socjologia, politologia, ekonomia, logika, demografia, filozofia i to było studium historyczne. To zostało wszystko wycięte. I historyk czyta historyków. Najgorszą rzecz, którą może zrobić, to czytać historyków. Trzeba ich znać, ale czytać coś z zewnątrz. To, co nam poszerza horyzonty. Z tego perspektywy dopiero patrzymy. My w to pokazujemy w tym podręczniku, że od wartości wyposażenia zależy, jakie pytania będziemy stawiać. To jest niezwykle istotne. Od tego się zaczyna. Mój trening ze studentami polega właśnie na przykład na tym, czy z doktorantami. Trochę inaczej niż Ewa, ale podobnie w gruncie rzeczy. Bo oni muszą rozpisać na zdania pytajne. Cały konspekt zrobić swojej rozprawy, tego co widzą, na stałe pytanie. I widzimy, jak to się zmienia. Bo na początku są po prostu kilkanaście pytań. O co on w ogóle chce, prawda? Na koniec rozrasta mi się to naprawdę w kilkanaście stron złożonych tylko ze zdań pytajnych, zbudowaną całą konstrukcją. I właściwie ja mogę powiedzieć, ty już nie musisz tego pisać. Bo jak sobie to zrobiłeś, to właściwie trzeba napisać dla publiczności, ale myślowo już to ogarnąłeś. Już wiesz. Nie? Pani profesor, zanim oddamy głos. Proszę Państwa, ja muszę powiedzieć tak, że bardzo często, przyznam się, mam bardzo poważne dylematy wobec treści, które przekazuję studentom. Jak możecie się Państwo domyśleć, takim tematem, który ja muszę bardzo dokładnie przemyśleć, jak to podać, jak to zinterpretować, to jest krytyka antropocentryzmu. I na przykład zadaję sobie pytanie, na ile krytyka antropocentryzmu jest w naszej części Europy, w naszej sytuacji politycznej zasadna i odpowiedzialna. Tak? I to jest taki przykład takich dylematów, z którymi się mierzę. Natomiast mi jest bliska taka klasyczna zasada, którą bardzo ładnie sformułował Marow w książce o Poznaniu historycznym, że nie da się oddzielić historii od historyka. I bliska mi jest taka idea, że jeżeli myślimy tak, że jaki historyk, taka historia, no to trzeba faktycznie inwestować myślenie w tego historyka jako twórcę wiedzy historycznej. To jest, proszę Państwa, coś, co się pojawia w myśleniu od czasu do czasu, bo w okresie dominowania postmodernizmu myśmy koncentrowali się nie tyle na historyku, co na tekście, który ten historyk wytworzył. Tak? Historyk był w tle. W tej chwili wracamy do tego historyka jako twórcy wiedzy. I ja kiedyś powiedziałam, że moim zdaniem w tym trudnym świecie współczesnym epistemologia cnoty powinna być jednym z podstawowych elementów epistemologii historii. Epistemologia cnót intelektualnych, o to mi chodzi. Tak? Historyk ma pewne cnoty, powinien się charakteryzować tymi cnotami, na przykład autokrytyczność, odpowiedzialność, odwaga intelektualna, otwartość, rzetelność, dokładność, wiarygodność. Zastanawiałam się nawet nad tym, że jeżeli historyk sam w sobie nie jest prawdomówny, no to nie może chyba powiedzieć prawdy o przyszłości. I w związku z tym mi jest jako oczywiście tak radykalny nie był. Prusaczce to jest tylko ideał. Tak? Jako powiedzmy osobie wychowanej tutaj w Poznaniu, w tradycjach pruskich, dla mnie i protestanckich, to znaczy w takim kontekście protestanckim, ja bardzo lubię tą ideę takiej i greckich takich, prawda, też, jeżeli sięgnąć dalej. Tak, to znaczy chodzi o to, że my musimy się dyscyplinować, tak, to znaczy moim zdaniem każda nowa książka, czy to jest książka podoktorska, czy habilitacyjna, czy profesorska, powinna pokazywać nasz rozwój nie tylko jako badaczki czy badacza, ale także jako człowieka, jako intelektualisty, jako odpowiedzialnego obywatela. Powiedzmy, że my cały czas się rozwijamy. Doktorat to jest ten pierwszy stopień i to jest ten najprzyjemniejszy dla promotora moment, kiedy my widzimy, że mamy do czynienia z człowiekiem, który już jest jakoś tak uformowany, także jeżeli chodzi o poglądy na świat. Tak, to jest bardzo przyjemny moment, aczkolwiek to nie zawsze się tak zdarza, że świadomość jakby intelektualna idzie w parze z dojrzałością. Natomiast to mi jest bardzo bliskie i właśnie takie ćwiczenie cnót intelektualnych, bo przecież to nie jest tak, że każdy historyk jest dokładny, rzetelny i tak dalej, ale to jest właśnie świadomość tego, że jeżeli ja mam jakieś uchybienia, to ja przynajmniej wiem, gdzie ja muszę inwestować. I tutaj przyznam się Państwu, że bardzo dobrze mi zrobiła współpraca źródłowa ze znawcami, którzy są niezwykle drobiazgowi i szczegółowi. Więc ja podziwiam średniowiecznych źródłoznawców, w ogóle podziwiam historyków, bo uważam, że to jest bardzo trudna praca, ustanawianie faktów i bardzo boli mnie, jeżeli przychodzą przedstawiciele innych dyscyplin, kulturoznawcy, antropolodzy, archeolodzy i sobie po prostu to, co ludzie robili przez kilkadziesiąt lat w archiwach, oni sobie to biorą, obrabiają, bo są bardziej świadomi teoretycznie. I puszczają to, a historyk zostaje jako ten, który ustala fakty i na tym się kończy. Więc dlatego ja tak jakby inwestuję swoje zainteresowania w metodologię i teorię, ponieważ ja uważam, że historyk zasługuje na to, żeby umieć robić to, co robi kulturoznawca, antropolog, archeolog, socjolog, który od początku jakby jest też uczony w tym takim modusie poszanowania do teorii i metody i dlatego jest o poziom wyżej od tego historyka, który dostarcza faktów, a inni z tego korzystają. Ale wracając do etyki, tylko jeszcze powiem jedną rzecz, że bardzo mnie irytowało jeszcze jako studentkę, że my się tak bardzo lubimy grzebać w różnych intymnościach. Tak? To znaczy czytam jakieś listy, jakieś powiedzmy źródła, które mówią nam o jakichś intymnych szczegółach z życia różnych ludzi, o chorobach. Więc dla mnie jakby to jest problem taki jak dla historyków obcujących z tymi tak zwanymi wrażliwymi danymi. Na ile ja chcę i mam prawo to ujawniać. Dotyczy to oczywiście też budowania biografii sławnych historyków, rzecz jasna, prawda? Które zresztą no, takie informacje pomagają nam zrozumieć, dlaczego oni pisali to, co oni pisali, na przykład Brodelle ze swoją teorią długiego trwania, prawda? Gdzie on był w obozie jenieckim, jakby te życie codzienne bardzo go bolało, że tak powiem, i próbował, jak mówią biografowie, tak? Uciec od tej trudnej codzienności obozu, budując nadzieję poprzez tą właśnie kategorię długiego trwania. Także to jest zdecydowanie problem. Wypowiedź pani profesor mi uświadomiła, że muszę napisać w testamencie, żeby zniszczyć wszystkie twarde dyski. Tylko ty możesz to zrobić, nie możesz liczyć na nikogo, bo komuś... Myślisz? Tak. Słuchajcie, my mogę na raz liczyć. Tak, możemy. Chyba bardzo prosimy Państwa. Patrzymy trochę pod światło, więc pytania, uwagi, bardzo proszę. Aha, trzeba mówić do mikrofonu. Bardzo proszę. Zostałam zarejestrowana, teraz mówi, bardzo mi miło. Chciałam zapytać o taką perspektywę też trochę namysłu nad samą metodologią historii. I tu prawdopodobnie do pani profesor Domańskiej pytanie, bo tak w kontekście tych zwrotów różnego rodzaju już mi przyszło do głowy. Takie mam odczucie, że te zwroty następują po sobie coraz szybciej, więc jakby pierwsza część pytania byłaby taka, dlaczego tak się dzieje, jakby co za tym przyspieszeniem stoi, czy to jest tak, że one się wyczerpują, czy z czego to wynika, że już jeden zwrot był za kilka lat, już mamy następny zwrot. I drugie, czy widzą Państwo jakiś sposób, żeby te zwroty, te namysły metodologiczne jakoś wartościować? Jak odróżnić zwrot, który będzie bardziej przydatny od tego, który jest przydatny mniej? Czy Pan profesor zbiera pytania? Tak, jeszcze. Dziękuję bardzo, Pani Mieszka. Ja to troszeczkę z perspektywy może innej, chociaż jest to perspektywa mojego życia, bardzo długa już i bliskości. Jak widzę tą książkę z takim tytułem, to jest to z pewnością podręcznik, który dla mnie jest bardzo ważny. Ale ja z socjologii nauki, jeśli mogę w ten sposób sformułować do Państwa pytanie, które też jest tutaj jakiś, nie wiem, jakiś rodzaj blasu Państwa pytań. A mianowicie, można powiedzieć, że metodologia historii jest pewnym polem, czy subpolem, które, środowiskiem, które przez te lata no, wyodrębniało się i ta książka jest pewnym ważnym punktem konsekracji istnienia tego środowiska i tego pola, jeśli użyjemy tych słów. No ale w tej perspektywie teoretycznej, o której teraz mówię, jest jeszcze jedno słowo, które wydaje mi się użyteczne, mianowicie ostatecznym sukcesem takiego pola jest naturalizacja dyskursu, który proponuje. Czyli to, że się po prostu nie myśląc o tym mówi w ten sposób, językiem. Moje pytanie do Państwa jest takie właśnie pewnego bilansu tych kilkudziesięciu lat. Jakich, no bo tutaj mówimy o sukcesach, ja chciałam też zapytać o to, czy są jakieś takie obszary czy tematy, które nie udało się znaturalizować, czy też może w ogóle jest problem z tą naturalizacją pewnego dyskursu i sposobu myślenia, jak proponuje metodologia historii, teoria historii polskiej historiografii, bo o niej tutaj głównie mówimy i do niej dedykowana jest ta książka. W związku z tym, no właśnie w tym momencie takiego punktu konsekracji tej dyscypliny już poważnego pytam o wyzwania i o te rzeczy, które jeszcze tutaj byłyby do zrobienia. Dziękuję. A propos wyzwań, ale też a propos, zainspirowali mi Państwo tymi rzeczami, mówiąc o korespondencji Smita i White'a, Santa Cruz, potem Pan Profesor o tym, że żartując, że te dyski twarde, że tutaj trzeba to zadbać. I pomyślałem o tym, no dobrze, ale dzisiaj w dobie sztucznej inteligencji, właściwie sztucznych inteligencji, które no chyba nie da się powiedzieć, że nie zmieniają wielu obszarów naszego życia i żeby też długo może tego pytania nie zadawać, jak Państwo odniosą się z punktu widzenia historyków, tudzież metodologów historii, do wyzwań, które te sztuczne inteligencje ze sobą niosą. Świetnie, dziękujemy Państwu bardzo i prosimy dostojnych o odpowiedź. Co będzie za 1000 lat? Proszę bardzo, to znaczy wszystkie pytania są bardzo, bardzo fajne i ważne. Nie wiem, czy zaczynać od tego ostatniego, ale Ty prowokujesz mnie, żeby zacząć właśnie od tego. Długie trwanie. Jak to będzie? To długie trwanie jest kategorią historyczną, która się gwałtownie skraca. To jest oczywiste. Ja mogę powiedzieć, że jako natura reflektująca taka filozoficzna, w dawnym rozumieniu filozofii, to zanim podjąłem już decyzję, że być może jakimś zwrotem się zainteresuję, to tego zwrotu już nie było, co świadczy, że on naprawdę nie miał nic interesującego do zaproponowania. Bo jeśli jest coś interesującego, co może przebić się i wywołać reperkusje u samych badaczy, to tak szybko nie przemija jak moda, nie wiem, na dany kolor w sezonie, prawda? Bo mamy do czynienia z sytuacją taką, znamy to ze świata mody, no, prawda? Co sezon producenci muszą nam powiedzieć, że coś wypada z mody, jest passé i coś nowego wchodzi, więc no kupujemy, no bo nie wypada być passé. W pewnym momencie to dotknęło również Topolskiego. On, będąc przekonany, że wartość historii to uprawianie jego jako nauki społecznej, że ten paradygmat historii jako nauki społecznej ma ogromne szanse, bo ma moc eksplanacyjną. Ale świat poszedł w zupełnie innym kierunku niż chciała szkoła poznańska. Kmita określił, że czasy, które nadchodzą, to jest czarnoksięstwo humanistów, stykając się z postmodernizmem i traktując to, że to jest po prostu coś, co tylko i wyłącznie przeszkodzi i zatruje wiele umysłów. Nie chcę tak drastycznie mówić, bo rozmaite są jakby i wartościowe elementy, które się pojawiły i te, które rzeczywiście były stratą czasu. i ogromnego wysiłku intelektualnego, bo za tym poszedł ogromny wysiłek intelektualny całych pokoleń, prawda, w wielu krajach, który właściwie nie doprowadził do tego, że myśmy dokonali jakiegoś przełomu, jakiegoś postępu. Ja oczywiście mogę powiedzieć, od lat wierzę w to i z nadzieją obserwuję, jak co pewien okres czasu odradza się jak feniks z popiołów ten paradygmat myślenia o historii jako o nauce, gdzie jednak stawia się określone wymagania i mówi się o tym, że tak naprawdę myślenie naukowe zaczyna się w momencie, kiedy stawiam pytanie, dlaczego jest tak, jak stwierdziłem, i próbuję to zrozumieć. Więc ten typ myślenia jest mi oczywiście bliższy. Dlatego jeśli mnie coś interesuje, to interesują paradygmaty badania historycznego. Od lat interesuje się etno- czy antropohistorią jako paradygmatem, bardzo ważnymi paradygmatami. Zwroty jakby tak szybko biegną, no tak jak mniej więcej, nie chcę powiedzieć, że z prędkością polityki. Nagle w polityce często mamy historyczne wydarzenie, dwóch przywódców się spotkało. Po tygodniu już nikt nie pamięta, prawda, bo ukuli dziennikarze określenie historyczne spotkanie. Więc te interwały czasowe są zupełnie inne. Znakomity pisze o tym jeden z najwybitniejszych metodologów i teoretyków, i badaczy, i historyków, Krzysztof Pomian. W porządku czasu. To jest polska szkoła metodologiczna. To jest polska szkoła. Pan profesor jest metodologiem? Czy on się zgodziłby z tym określeniem? On się zgodził z tym, co ja o nim piszę, więc mogę powiedzieć, że po raz pierwszy, znaczy ja musiałem dojrzeć, żeby zrozumieć Pomiana. To jest oczywiste. Tak, ale dzisiaj mogę powiedzieć tak. Jeśli w Rutledge'u się ukazuje książka o polskiej teorii, bo ukaże się za 3-4 miesiące, Polska teoria historii, to obok Topolskiego Pomian jest dla mnie główną postacią, którą tam, prawda, pokazuje. Jaka książka? Ja się powiedz jeszcze raz, bo nie... Polish Theory of History. To jest taka książeczka, która z tego, co mniej więcej ostatnio robiłem, skróty oczywiście i pokazanie postaci Topolskiego, Pomiana i Olgi Tokarczuk. Jako przykład, prawda, zupełnie innego. Nie chcę o tej książce mówić w tej chwili, bo to jest ważniejsze pytania, które zostały postawione. I teraz tak, jeśli tak jest, to również wyzwaniem ogromnym jest to, bo pośrednio dotknęło to pytania pani profesor Agnieszki Kulas. Właśnie, czy wierność jakby czemu? Ja wydaje mi się, że w miarę konsekwentnie próbuję cały czas myśleć, ale myślę też inaczej o metodologii niż kiedyś, dlatego że widzę właśnie potrzebę poprzez potrzebę uczenia metodologii w praktyce, bo wtedy to dopiero ma wartość. Kiedy zmagamy się z problemami badawczymi, które mają naukowcy obojętni, historok, socjolog, antropolog, prawda? I rozwiązujemy te problemy używając teorii. Ale przepraszam, teoria w metodologii też coś oznacza. To nie jest proste słowo. Teoria ugruntowana nie ma nic wspólnego z teorią, chociaż nazywa się teorią, prawda? No powiedzmy sobie szczerze. I rozróżnijmy pojęcia również. A jeśli mówimy o metodologii, to mówimy też o precyzji wypowiedzi. Fantastyczne pytanie o tym, jak będzie przyszłość związana ze sztuczną inteligencją, oczywiście i z tym, co nas czeka. Ja mogę powiedzieć tak, zależy gdzie jej użyjemy. Jeśli użyjemy jej do reprezentacji przeszłości, to ja na najbliższym zjeździe historyków, to co obiecywałem na Lubelskim, obok mnie będzie stał postawiony Piłsudski i będzie mówił swoim głosem, wygłaszając teksty swoich przemówień sejmowych. Prawda? Bo pokaże reprezentację przeszłości. Tym się zajmujemy i to potrafimy robić. Dzisiaj okazało się, że tym, na czym my pracujemy z panią profesor z Politechniki Łódzkiej, stało się dzięki Google'owi już dostępne. Czyli jeśli mam próbkę głosu człowieka, mogę go nauczyć, sztuczną inteligencję, że ona tym głosem nauczy się mówić. I nagle ona nam wygłosi swoim głosem tekstowe przemówienia. Powiedzmy, jak mamy zapis głosu Piłsudskiego, to nagle możemy, prawda, nie tylko postawić Piłsudskiego używając technologii Metaverse, że on sobie stanie obok nas, ale wygłosi przemówienie. No szok, można powiedzieć, prawda? Jak zmienia to podejście do edukacji historycznej, ale też jak zmienia i jakie niebezpieczeństwa to ma, prawda? Już pomijam wszelkie dowody, nagle się okaże, że prawda, no, awatar zacznie wygłaszać teorie, które będą no, na przykład naruszały wszystkie wartości etyczne. No, mamy ogrom problemów z tym związanych. Ale temat jest oczywiście. Temat jest również weryfikacyjny. Nie? Jeśli sztuczne inteligencje zaczynają pisać pracę, niedługo pracę doktorską napiszą. Ale przypisów podobno nie potrafi zrobić. Na dzisiaj. To jest pociecha, prawda? Ale co będzie za dekadę? Czy za dekadę? Ja pamiętam, jak zrekonstruowałem postać w Jarze Piłsudskiego. Wszyscy pukali się w głowę, że to jest w ogóle niemożliwe. Jak założył Norman Davis okulary, Google, zobaczył Piłsudskiego, ukląkł. Był zszokowany, nie wiedział, to jest człowiek całkowicie acyfrowy. Więc założenie przez niego wywołało u niego szok poznawczy w ogóle. Jak to jest? Gdzie on się przeniósł, prawda? Zaglądał do katafalku, patrzył, prawda, szokowany i dla niego to był... Ja mówiłem, profesorze, za 3 lata to Piłsudski stanie koło pana. I on dzisiaj stoi. Postęp jest szalony, ale w reprezentacji tylko. Pamiętajmy, w reprezentacji. Dobra. Ewa. Pani profesor. Tak, tak. Więc ja może najpierw odniosę się do pytania pani profesor Kolasy-Nowak, ponieważ pani profesor użyła takiego sformułowania konsekracja pola badawczego i nie wiem skąd ten kryptoteologiczny tutaj wymiar tego pytania. Znaczy ja rozumiem, o co chodzi, rzecz jasna, i proszę państwa, dlatego wzięłam ten podręcznik, ponieważ zastanawiałam się nad tym, że takie pierwsze głosy dotyczące podręcznika są dosyć skrajne. Jedni uważają, że to jest bardzo nowoczesny podręcznik, a drugi, że jest anachroniczny. I teraz ja jeszcze raz podkreślam, że tematy, które są podjęte w tym podręczniku, zostały najpierw jakby poddane pod dyskusję środowiskową i znajdują się wśród tych tematów ogólnych sformułowanych w ramach rekomendacji. Natomiast proszę też zwrócić uwagę, że tu są faktycznie takie bardzo konwencjonalne zagadnienia metodologiczne, typu obiektywistyczny model poznania na przykład, albo mity w historiografii. No to są, bardzo wiele jest takich tematów, które podjęte były wcześniej przez profesora Topolskiego, które oczywiście zostały uaktualnione, tak? Ale jest też wiele tematów nowych, które są związane z problemami dzisiejszymi, na przykład autonomia historii i problem obecnie, konstruktywistyczny model poznania, albo na przykład no, te zwroty badawcze w historii, współczesna krytyka antropocentrycznego, eurocentrycznego wymiaru historii. Następnie jest również kwestia polityki historycznej, postprawdy. Nie, postprawdy, a więc chciałam powiedzieć, że z jednej strony mamy do czynienia z uaktualnieniem wiedzy na temat tych jakby konwencjonalnych tematów, a z drugiej strony wprowadzamy nowe. Więc tutaj bym powiedziała, że faktycznie rozszerzamy, poszerzamy to pole i jeżeli chodzi o tą konsekrację, no to ona może... Dobrze, że nie sakralizacja, bo wtedy już byłoby całkiem... Tak. Natomiast chciałam też odnieść się do pytania, pani pytania na temat zwrotów, więc ja bym powiedziała tak, wybór tych zwrotów, które też sugerują pewną ramę interpretacyjną do badań, które się prowadzi, zależą też od tych badań, tak? Bo na przykład może pani się interesować epistemologią czy ontologią relacyjną i wtedy pani wchodzi na przykład w jakieś badania rzeczy albo właśnie wprost wprost filozoficzne, teoretyczne rozważania na temat epistemologii czy ontologii relacyjnej, albo może Pani się interesować środowiskiem, no to oczywiście zwrot ku błotom, zwrot geologiczny, zwrot antropoceniczny i po prostu jeszcze oceaniczny, prawda, i tak dalej. I teraz warto wiedzieć jednak to, że to są wszystko badania bardzo interdyscyplinarne, transdziedzinowe, które, tak jak powiedziałam, one też wyznaczają, jak Pani na przykład stwierdzi, że może Pani prowadzić badania włączając się, czy biorąc za punkt wyjścia literaturę dotyczącą danych zwrotów, to one jednak wyznaczają, czy inspirują zadanie takich, a nie innych pytań badawczych, przyjęcie pewnej postawy, pewnego podejścia badawczego, i również często pewnych metod. Tak? Więc ja myślę, że one są ważne, natomiast bardziej ja bym mówiła może o podejściach badawczych, które są sygnalizowane przez te zwroty niż o samych zwrotach. Jeżeli zaś chodzi o hierarchię, oczywiście są takie zwroty, które dotyczą tylko i wyłącznie pewnych subdyscyplin, a są takie, które naprawdę wstrząsają całą humanistyką. Na przykład zwrot postkolonialny. Tak. Na przykład zwrot cyfrowy, na przykład zwrot ku zwierzętom i tak dalej. A są takie, które tam sobie, u nas w polskiej historiografii zwrot indygeniczny, który manifestuje się w zwrocie ku chłopstwu i przestawia nasze myślenie na różne tematy. Także ta hierarchia też jest uzależniona od pewnych wartości, i pewnych celów uprawiania historii czy humanistyki, które Pani są drogie. Tak? Na przykład, jeżeli Pani uważa, że Pani chce uprawiać humanistykę zaangażowaną, tak? Taką społecznie przekładającą się na pewne społeczne użytki czynione z wiedzy, którą Pani tworzy, to również być może zainteresowanie danymi zwrotami będzie tym podyktowane. Natomiast jeżeli chodzi, jeszcze chciałam się odnieść do tego, że zwroty to coś innego niż moda, dlatego że moda to moim zdaniem to jest takie bardzo negatywne określenie właśnie filozofów i historyków, które pojawiło się w okresie postmodernizmu i miało jakby zniechęcać badaczy do podejmowania refleksji na tematy, które filozofowie związani, czy w ogóle humaniści związani z tym prądem intelektualnym uznawali za ważne. Do tej pory to funkcjonuje, a to jest taka moda, tam się nie przejmujmy. Natomiast moim zdaniem te pączkowanie zwrotów obecne jest związane z tym, że mamy do czynienia nie tylko jakby z nowymi tendencjami, ale mamy do czynienia z fundamentalną zmianą paradygmatyczną. Niektórzy mówią nawet o zmianie światopoglądu, u którego podstaw stoją trzy elementy. Dyskusje na temat antropocentryzmu, dyskusje na temat relacji, obecne dyskusje relacji między wiedzą humanistyczną a przyrodniczą oraz możliwości włączenia do wiedz dyscyplinarnych, wiedz naukowych, różnego rodzaju wiedz indygenicznych. I jeszcze dodałabym jedną rzecz, powrót religii do sfery publicznej i do akademii. I te wszystkie elementy jakby powodują niesamowite turbulencje w humanistyce, bo po prostu różne w różny sposób. Mamy tutaj do czynienia z bardzo poważnym problemem i nawet Latour napisał taki tekst przed śmiercią, w którym mówi, że to jest rewolucja, nawet tak napisał, że nie, zmiana paradygmatu, taka jaką mieliśmy do czynienia przy omawianiu teorii Galileusza, tak? Więc dla niego to jest, zresztą Viveiros de Castro to samo mówi, można się sprzeczać oczywiście co do tego, ale ja nie jestem zwolennikiem mówienia, że to jest moda, bo to po prostu powoduje, że badacze nie traktują tego poważnie. Natomiast jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to znaczy ja powiem tak, że pisanie tekstów, to już Pan Profesor się na ten temat wypowiadał. Ja jestem bardzo przywiązana do holograficznej przyszłości historii, o czym Pan Profesor wspominał. Widząc to, co dzieje się w Muzeum Holokaustu, gdzie już są wirtualni świadkowie, My możemy to zobaczyć i z nimi porozmawiać. To jest bardzo ciekawa tendencja, a więc mamy już realnie takie właśnie doprowadzony do stanu cyfrowego, konkretnego świadka, który w przyszłości będzie mógł odpowiadać na pytania. No to ja po prostu sobie wyobrażam, że jesteśmy bardzo blisko już takiego, jak ktoś lubi Star Treka i holodeck, to ja mogę sobie wyobrazić coś takiego, że właśnie jesteśmy w stanie jakby nie tylko rekonstruować pewne artefakty, czy powiedzmy całe miasta, bo już to jest możliwe, ale że jesteśmy w stanie, tak jak pan profesor mówił tutaj o Piłsudskim, no po prostu będziemy w stanie rozmawiać z takim hologramem, ponieważ no, komputer będzie miał całą wiedzę dotyczącą danej osoby, więc... Jest już to, powiem od razu, postać Łukasiewicza została zrobiona w tym momencie i jako sieć badawcza Łukasiewicz zainwestowała w to. Mniej więcej 3 tygodnie temu była premiera, można sobie porozmawiać z Łukasiewiczem, który stoi. A czy nie jest, czy jakimś zagrożeniem nie jest jednak, jeśli chodzi o wykorzystanie tej przestrzeni wirtualnej do rekonstrukcji, takie zatarcie granicy pomiędzy tym, co jednak wśród bardzo wielu, czy większości młodych ludzi kojarzy się z zupełnie nierealnym i fikcyjnym światem, z tym, co pretenduje do prawdziwości? Tak? Oczywiście, że tak, ale można powiedzieć, że takie same niebezpieczeństwo mamy, kiedy nie rozróżniamy świata wykreowanego przez historyka od rzeczywistości. Bo bardzo często mamy do czynienia z taką sytuacją i co gorzej historyk, powiedzmy Andrzej Nowak, nie ma świadomości tego, że wykreowany obraz jest tylko jego prywatnym, wykreowanym obrazem. Uważa, że odkrył świętą prawdę. I to jest wielkie niebezpieczeństwo, które mamy. Więc tu technologia niczego nie zmienia, prawda? Ten sam problem istnieje w zależności od tego, czy wchodzimy w pewną samoświadomość tego, czym jest rzeczywistość wykreowana społecznie również przez środowisko historyka, albo przez historyka, albo przez paradygmat. I tu musimy mieć świadomość. Technologia jest tylko narzędziem, którego używamy. I te narzędzia będą. One, mogę powiedzieć, proszę zobaczyć, co będzie się działo z edukacją. Ale to jest inny format narracji, tak to można powiedzieć? Tak, oczywiście. Ale ja, przepraszam, to jest kwestia czasu i trzeba zarządzić czasem po prostu. No tak, tak, to jest najtrudniejsze chyba. Ewo, czy chciałabyś dokończyć? Może? To znaczy ja już może raczej już nie będę wracać do tego wątku, bo tutaj dużo by na ten temat można wiedzieć. Raczej bym nas chyba bardziej interesowało, jeżeli są jeszcze jakieś pytania z sali. No właśnie. Bardzo krótkie, bardzo proszę. Kolega? Tak. Ale proszę chwileczkę, bo my wszystko dokumentujemy, nagrywamy, nazwisko, odciski palców, granica. Miałem jedno bardzo krótkie pytanie. Otóż w kontekście jakby książki prezentowanej tutaj jako podręcznika padło takie określenie jak książka post-gutenbergowska, jeśli dobrze usłyszałem oczywiście. I to jest termin, który, że tak powiem, nigdy wcześniej nie rzucił mi się, chyba mogę powiedzieć, nie rzucił mi się w uszy. I chciałbym po prostu zapytać, co ten termin oznacza. Jestem po prostu ciekaw. Ja bym odesłał pana, żeby było szybciej, do książki, która się ukazała w wersji klasycznej i post-gutenbergowskiej. Nazywa się Wolne Słowo. To jest projekt, który został stworzony na Uniwersytecie Cambridge przez Asha, historyka, który zajmuje się Polską od lat. Bardzo fajny projekt i on wprowadził po raz pierwszy pojęcie książki, która jest usieciowiona, cyfrowa i interaktywna zarazem. Cross-linked hypertext. Tak to po angielsku najczęściej się określa, czyli taki hipertekst usieciowiony. W tym sensie jest dzieło otwarte i dlatego moje myślenie o podręczniku, który tak naprawdę nie my z Ewą, ale ci właśnie druga generacja, która tam jest w tym podręczniku, będzie tworzyła. I on stanie się właśnie takim podręcznikiem, gdzie inni autorzy Jestem przekonany, że również pani profesor i pan profesor. Ja chcę powiedzieć, że książka pani profesor o rodzinie, tabu i komunizmie jest jedną z najbardziej uteoretycznionych książek ostatniej dekady. Jest wybitną książką historyczną. Nie miałem okazji nigdy o tym mówić, ale mam całą prawie 30-stronicową analizę, bo mam 100 książek przeanalizowanych, najlepszych polskich w moim przekonaniu. I ta książka jest... Ale więc... to tylko dla pana profesora, że tak... Nie, kiedyś mam to... Ja mam nadzieję, ja mam tyle rzeczy jakby napisanych, tylko muszę to wszystko tak doprowadzić do końca. Są na tych twardych dyskach, więc jak będę żył, to je wydam, a jak nie, to... Zostaną tam, ale mam nadzieję, że się ukaże. Przed zniszczeniem on skopiuje, powiedział. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, wszystkim chciałbym, żebyśmy podziękowali w tradycyjny, niecyfrowy sposób autorom i redaktorom. A my prowadzący. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali i ostatnie słowo będzie do pani profesor, ale ja pragnę podkreślić, że waga tej książki polega też na tym, że autorzy ze sobą dyskutują. Jak państwo widzą, redaktorzy i autorzy zarazem też ze sobą dyskutują. I to jest stan współczesnej refleksji teoretycznej nad praktyką badawczą. To jest akceptacja różnorodności, ale nie jako tylko zgoda na niezgodę, ale jako otwarcie się na zrozumienie, nie zgodę, ale zrozumienie, uzasadnienie. Więc w tym sensie nie wiem, czy ona jest postgutenbergowska, ale na pewno jest to książka dialogiczna i w tym sensie jest bardzo cenna. To znaczy nie udaje czegoś, czym dzisiaj refleksja o budowaniu obrazu przeszłości, o tym, jakie on ma ograniczenia, jak to się bada, no byłaby kłamliwa, gdyby to była jedna monistyczna interpretacja w stylu wielkiego systemu, czy kantowskiego, czy heglowskiego. Nie, bo Kościół, Matka jest tak zróżnicowany, że... I to jest jej ogromna wartość. Pani profesor. To ja bardzo krótko chciałam przede wszystkim też podziękować organizatorom, którzy nas tutaj zaprosili i zgromadzili, czyli pani profesor Osorski, panu profesorowi Witkowi i Ośrodkowi Lubelskiemu i Teatrowi NN oczywiście, który nas tutaj gości. I jeszcze, jeżeli miałabym jakiś postulat wysunąć na koniec, to jeżeli będzie kolejne wydanie, albo już to wydanie hiperaktywne, super hiperaktywne, to ja bym chciała więcej wiedzieć o samych metodologach, żebyście się państwo ujawnili, właśnie, kim jesteście. To już nie zdążyłam o to zapytać, ale to na koniec. Ale kamina autu nie będzie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy wszystkim. Chciałbym podziękować pani Janie Zender serdecznie za pomoc wszelką, także właśnie jesteśmy dłużnikami Twojej bramy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję za udział.